Dzień dobry, witam Was. Mam tutaj jabłoń, z której już jabłuszka zjedliśmy i pokazywałam je wcześniej. Jest to jabłonka już dosyć stara. Co w ogóle daje nam przebywanie w jabłonce, przy jabłonce? Jabłonka daje nam przede wszystkim odporność na wszelkiego rodzaju choroby. Jabłonka to również drzewo, które zabiera nasz stres. Nie ma dzisiaj takich osób, które by nie żyły w stresie. Czy jest to stres związany z pracą, czy jest to stres związany z życiem rodzinnym, czy w ogóle mamy taki charakter, że no niestety, ale bardzo się wszystkim przejmujemy i to nas męczy, więc jabłonka, jak przy niej sobie usiądziemy, będziemy na nią patrzeć, jeszcze jak ma jabłka, to oczy nasze odpoczywają, oczy nasze się regenerują, bo kolory, każdy kolor, tak jak już wiele razy mówiłam, po prostu oddziaływuje na nas. Jabłonka daje nam po prostu pozytywne nastawienie, zabiera nasz stres, ale jednocześnie jej otoczenie daje nam odporność na choroby różnego rodzaju. Tutaj zobaczcie dalej. Mam takie drzewko z jabłuszkami. O, nie wiem, czy to widać. Jabłka wiszą wysoko dosyć. Mało ich jest. O, tutaj są ładne. Teraz będę te zbierała. Już zaczynają powoli spadać. Nie wiem, jak się nazywają, ale tak potocznie to mówimy na nie ananaski. Trochę pooddycham tym powietrzem przy tych jabłonkach. I będę naładowana na dzisiejszy cały dzień. Zabierze ode mnie stres. A tu mam jeszcze, o, piękną gałązkę jeżyn. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.